Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym podcaście. I dziś chciel, chciałbym porozmawiać na dobrą sprawę nad pewnym fenomenem, który już się skończył. Mianowicie atak tytanów, Shingeki no Kojin, bądź Attack on Titan, w zależności jaki język preferujecie. Tak, moi drodzy, wczoraj, a dla mnie to będzie 5 listopada, a dla was, no to będzie dwa dni temu, obejrzałem ostatnią część, ostatniej części, ostatniej części Ataku Tytanów. I cóż mogę rzec, moi drodzy? No, skończyła się pewna epoka. Skończyła się pewna epoka dla mnie, bo ja generalnie jestem fanem anime. Nie każdego oczywiście. Anime są różne. Opowiadają naprawdę różne historie, od historii dla stricte dzieci, po bardzo dojrzałe historie dla dorosłych, pomimo tego, że są wersjami animowanymi, co bardzo często jest odbierane w Polsce jako takie, no wiecie, troszeczkę infantylne, jakieś takie dziwne chińskie bajki, jakieś takie dziwne tutaj gadki, ten japoński taki hehe, taki charakterystyczny, taki śmieszny, trochę nie wiadomo co mówią. Mimo wszystko cały czas pozostawałem wierny, oglądanie tego, pomimo no, swego rodzaju takiego, powiedziałbym tak, wykluczenia, nie że o, już tyle masz lata nadal to oglądasz jak jakieś dziecko. No właśnie, dziecko. Czy dziecko powinno oglądać Atak Tytanów? Moim zdaniem absolutnie nie. Wynika to z samej fabuły tego dzieła naprawdę. Naprawdę można powiedzieć ponadczasowego, które w dobie szczególnie Dzisiejszych naszych chorych czasów, no to pasuje jak ulał, nie? I podejrzewam, że nie jeden z nas, z racji tego, co się dzieje na świecie, chciałby być takim Renem, Jigerem, który by po prostu złamał koło. Break the wheel, nie? A, no, no właśnie, no, no, nie wyszło tak, jak miało wyjść. W, dużym, w dużej, takiej naprawdę, znaczy w dużym skrócie, nie? taka pigułka. O czym tak naprawdę był atak e, Tytanów? Co to w zasadzie miało być? E, no to można powiedzieć, chodziło o atak Tytanów, co ma w zasadzie dwa znaczenia. Po pierwsze, akcja w, w no można powiedzieć, 3/4 historii działa się, jak się później okazało, na wyspie Paradise, gdzie na początku wierzono, pozostałe, no pozostała ludzkość, jaka przeżyła, schroniła się za trzema murami. Ogromnymi murami, które miały bodaj, bodajże, żeby nie skłamać, 50 metrów wysokości. I dlaczego tam się skryli? Ano dlatego, że świat zewnętrzny był opanowany przez tytanów. Istoty, które wyglądali jak ludzie, mieli, no w zasadzie, można powiedzieć, że to byli ludzie, którzy mieli bardzo różną wysokość. Od 7 metrów, co już tak jest całkiem sporo, po bodajże 20 metrów. No to już całkiem nieźle, nie? 200 metrowy człowiek. Przy czym miały te istoty pewne cechy charakterystyczne. Po pierwsze, wszyscy wyglądali raczej na męskich tytanów, to raz. A po drugie, nie mieli narządów rozrodczych. Więc jakby pierwsze sezony opierały się na tym, skąd wzięli się tytani. Jak się rozmnażają, dlaczego pożerają ludzi, to też jest bardzo ważne, bo kiedy tytan zobaczy człowieka, no to pierwsze co chce to go zjeść. Chce go zjeść i na dobrą sprawę nie wiadomo po co to robi, gdyż później odkryto taki detal, że ten tytan resztkami, ludźmi, resztkami ludzi wymiotuje. Więc no, jak sami rozumiecie, to już jest historia dosyć taka krwawa. I akcja. Rozpoczyna się tym, że ludzie żyjący właśnie za tymi murami doznają szoku, gdyż nagle, znikąd, na dobrą sprawę, pod wpływem pioruna pojawia się ogromny tytan, kolosalny, który przekracza wysokością mury. I on dosłownie kopnięciem rozwala bramę. Po czym tak naprawdę zaczyna się rzeź i ucieczka głównych bohaterów. W tym przypadku jest to Eren Yeager, jego można powiedzieć, poniekąd taka przeszywana siostra, ale też nie do końca, bo oni no, nie są spokrewnieni więzami krwi. Mikasa Ackerman, jak się później okazało, i ich przyjaciel Armin Allert. Bodajże. I tak to się zaczyna. Cała historia przez trzy pierwsze sezony, sezony tak naprawdę opiera się na odkryciu tajemnicy Tytanów. Natomiast czwarty sezon, no czwarty sezon jest już o wiele bardziej skomplikowany. Ale jeszcze wróćmy do tych poprzednich. No Eren traci w zasadzie ojca i traci matkę. Przy czym ojca traci, można powiedzieć tak troszeczkę pozakadrowo. To się wyjaśnia dopiero później. Natomiast matkę, no dosłownie na jego oczach... Zarówno bohater, jak i my widzimy, kiedy dosłownie jeden Tytanów bierze matkę w swoje wielkie dłonie i zostaje pożarta na oczach Erena, co wywołuje w nim no, wstrząs. Nie oszukujmy się, Eren mógł mieć wtedy, nie pamiętam ile dokładnie, ale chyba 7 lat czy 8, w każdym razie był dzieckiem. I no cóż, wywiera to na nim wpływ. I w zasadzie po tych wydarzeniach zamierza wstąpić do wojska. Wojska bardzo charakterystycznego, bo to wojsko jest tak wyszkolone, że używają odpowiedniego narzędzia. Nie pamiętam, jak się teraz nazywało dokładnie, generalnie chodziło o to, że dzięki tem dzięki tej maszynie w zasadzie można było w bardzo krótkim czasie przenosić się z jednego punktu w drugi za pomocą takich lin, takich haków, nie? I można powiedzieć, że robili się coś jak ala Spider-Man, nie? Tylko że nie mieli tutaj sieci spider tylko mieli takie haki, dzięki czemu można było się poruszać, żeby ten sprzęt działał, było potrzebne powietrze w butlach, nie? Coś jak sprężone powietrze. I dlaczego to było tak ważne? Ano dlatego, że tytani na dobrą sprawę mieli również jedną z, z tych tytanów była regeneracja. To znaczy, że jeżeli uszkodziło się ich rękę, nogę za pomocą armat, no to po pewnym czasie te nogi, ręce, może nawet głowa się regenerowały. Więc żeby załatwić tytanów, trzeba było im przecień, przeciąć w zasadzie rdzeń kręgowy, nie? w zasadzie przy szyi. I to też była kolejna taka składowa część tajemnicy. Dlaczego akurat tam? Dlaczego tu? Nie? Czemu nie serce? Czemu nie głowa? Przecież można tak logicznie podejść, nie? Skoro wyglądają jak ludzie, no to jeżeli strzelimy im w głowę, to powinni paść. No jednak nie do końca. Także jest to bardzo. Rozwinięta historia, która się właśnie głównie dzieje na wyspie Paradise, ale potem w czwartym sezonie przechodzi poza. I tam już mamy takie naprawdę taki, no, dla tych, którzy nie widzieli, potężny Mindfuck. Nie chciałbym też za dużo zdradzać. Zachęcam naprawdę do obejrzenia. I no właśnie, no właśnie moi drodzy, ale wszystko. Co kiedyś się zaczęło, musi się skończyć. I tak jak manga została rozpoczęta, z tego co się zorientowałem, w 2009 roku, a zakończona w 2021, jak sami widzicie, trochę lat minęło, tak Anime rozpoczęło się w 2013 roku, a skończyło się właśnie w tym, czyli dekadę to trwało, i Naprawdę szkoda, że takie historie się w końcu kończą, no ale no niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. I takie swoje przemyślenie odnośnie tego, że no historia ta. Trosz... Ja bym to troszeczkę porównał do takiej gry o tron, nie? Dlaczego porównałbym to do gry o tron? Ano dlatego, że w grze o tron nie wygrywali dobrzy. Znaczy, czasami wygrywali, tylko że tam jako tak dobrych nie było, tam były strony konfliktu. Tak samo i tutaj. W wielu anime. No tak, Naruto, czy coś w tym stylu. Jest. Słynna, już legendarna, memiczna siła i magia przyjaźni. No, w Attack of Titan to nie. Nie, 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 nie. Siła przyjaźni, nie. Owszem, przyjaźń jest, jak najbardziej, między tutaj bohaterami. Jak, no czasami mniejsza, czasami większa, ale jest. Ale to nie gwarantuje plot armoru. To nie jest Galadriela, która stoi sobie dumnie i patrząc na farę, falę piroklastyczną, po prostu w... przyjmuje to na klatę. Nie, nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj, jeżeli ktoś popełnił błąd, to zazwyczaj, no, zazwyczaj kończył martwy. Pierwszy przykład z brzegu. Może nie tyle błąd, co akurat taka sytuacja dosyć ciekawa. Otóż, jeden z bohaterów, można powiedzieć bardziej drugoplanowych, no, zlekceważył poniekąd pewnego nienormalnego tytana, który się pojawił, nie? i w zasadzie przypłacił za to życiem, gdyż zamiast uciekać coś, postarał się go troszeczkę zbadać, przez co w zasadzie ten tytan no, doprowadził do tego, że inni tytani go żywcem pożarli, dosłownie, rozczarpali go na sztuki. W anime i tak to było troszeczkę urzecznione. W mandze z tego, co wiem, autor pozwolił sobie na bardziej hmm, bezpośrednie Przedstawienie tego, jak kończyli ludzie w zębach tytanów. Nie? Dochodzi również motyw ludzkich tytanów, mojej drodzy. To też jest bardzo istotna rzecz. Otóż niektórzy ludzie potrafili się zmieniać w tytanów. Ho, ho, ho! Całkiem niezła rzecz. Przecież każdy tycent też był troszeczkę nieco inny. I tu również zostało to wyjaśnione, ale oczywiście w dalszym toku. Dlaczego tak się stało? Dlaczego niektórzy mogą? Dlaczego niektórzy zmieniają się w takiego, a nie w innego? Jak ta moc zostaje przekazywana? To jest, jest tyle wątków, że ciężko jest to tak naprawdę w takim krótkim materiale, który chciałem tutaj wam przedstawić, pokazać. nie I... No cóż, no tak powiedziałam, no wszystko się kończy. Co do samego ostatniego odcinka, no to ja jestem jak najbardziej zadowolony. Szczególnie polecam wszystkim obejrzeć napisy końcowe do końca i obejrzeć taki malutyńki kwadracik, który jest w tle tych napisów, bo to bardzo ukazuje tak naprawdę, no cóż, ludzką naturę, nie? Ale co do samego czwartego sezonu, do trzeciego sezonu. Anime było robione przez jedne studio, bodajże WIT. Natomiast od czwartego sezonu, z jakiegoś powodu tego, jak nie sprawdziłem, wybaczcie mi moi drodzy, ale nie oczekujcie ode mnie rzetelnych informacji. Z jakiegoś powodu nad animacją przejęło pierwsze inne studio bodajże MAPPA. I można było zobaczyć pewną różnicę w kresce, jak to się mówi, nie? Ja osobiście wolałam tą pierwszą, ale ta druga nie była zła, po prostu była troszeczkę inna, inny styl artystyczny. Gdyby to było od początku, możliwe, że nie miałbym z tym problemu, ale tak czy siak wygląda to ładnie, żeby nie było. Mam wrażenie, że bardziej szczegółowo, tylko pewne detale się zmieniły. Ale do czego zmierzam? Każdy sezon był wypuszczany hmm, co tydzień, nie? Znaczy, inaczej, sezon pierwszy, nie? Mieliście pierwszy odcinek, potem za tydzień kolejny, za tydzień kolejny i tak dalej, i tak dalej, nie? E to wszystko było jasne. Jeden odcinek składał się bodajże z kilku ładnych fragmentów manki. Klasyka gatunku. Każdy, kto ogląda anime doskonale wie o, co, o czym mówię. Oparte na mance, nie? Bo są też anime oryginalne. Natomiast w przypadku czwartego sezonu, no to podzielono to w zasadzie na trzy części, co było dosyć denerwujące, bo pierwsza część była najdłuższa. Składała się bodajże z 13 odcinków, czy 14 to nie jest w tej chwili istotne. Istotne było to, że potem przerwano. Następnie bodajże minął rok, albo dwa, to, to już nie wnikajmy w to do końca, minął dłuższy czas i pojawił się pierwsza część ostatniej części, która trwała bodajże godzinę. I to było w tym roku w lutym, że, że jeżeli nie chciałbym też oszukać, ale w lutym. A potem nagle taki, wiecie, ciach, ucięcie i trzeba było czekać do listopada tego roku, aby zobaczyć drugą część, ostatnie części, ostatnie części. Także to, to zagranie było wyjątkowo wkurwiające dla widzów. Wyjątkowo takie, wiecie, żeby podsycać to nieco, ale mam wrażenie, że to też nieco osłabiło, no, taki zapał do oglądania, nie? Bo ja potrafię zrozumieć, że w Open jeszcze tak wyciągnąć, żeby takie, jeszcze, wiecie, troszeczkę pieniążków, nie? Ale to już jest takie dosyć wredne zachowanie, mam wrażenie. Koniec końców warto było czekać, moim zdaniem, a Titan, finałowy tutaj sezon dowiózł jako całość. Wielkim minusem było takie granie na nosie widzów, że wiecie tak tu trochę damy, tu trochę damy, ale jeszcze ostatni to jeszcze musicie poczekać, ale rok. Ale generalnie jako całość jak najbardziej dowiózł. Ostatni również trzymał w napięciu. Ja powiem szczerze, starałem się unikać spoilerów z mangi, żeby właśnie być zaskoczonym. Mimo, że nie oglądałem, nie miałem spoilerów, to podejrzewam, że tak mogło być, bo fabuła tak kierowana nas troszeczkę w stronę takiego finału. Niemniej powiem szczerze, że, właśnie motyw, który pojawił się w czwartym sezonie, szczególnie pod koniec, czyli słynny rumbling, czyli przetłumaczone to na polskie dudnienie, chociaż nie wiem, czy tak do końca można to tak przetłumaczyć. Wiecie, niektóre tłumaczenie, niektórych słówek jest po prostu, no nie da się bezpośrednio przetłumaczyć, ale samo dudnienie ma też sens z racji tego, co tam się działo. To po prostu coś kozackiego, jakby kwintesencja Attack of Titan, w zasadzie czysta nienawiść i walka między sobą i na dobrą sprawę, no, pewne porzucenie pewnych ideałów, pewnych cech na rzecz wyżs... no, w zasadzie wyższego celu. Zresztą nie bez powodu bohaterowie bardzo często powtarzali, że musieli porzucić pewne cechy, pewne ideały na rzecz, no właśnie, celu. Abandon your humanity czyli pożyć swoje człowieczeństwo, inaczej nie pokonać swojego wroga. To jest dosyć, no nie, nie tak oczywiste, nie? Ale naprawdę, polecam każdemu, jeżeli ktoś nigdy nie oglądał anime, a chciałby zacząć coś dojrzałego, gdzie mamy fa elementy fantastyczne jak najbardziej, no bo tu mamy właśnie tytanów i tak dalej, mamy intrygi, mamy... Bardzo ciekawych bohaterów, jak chociażby sam główny bohater, którego jego nazwisko brzmi Jäger, co z tego co wiem po niemiecku znaczy łowca. Hmm, to też wiele mówi, nie? Mikasa Ackerman, która wydaje się taka spokojna, ale w zasadzie perfekcyjna we wszystkim. I nie, to nie jest Merysu. ona też się myli i nieraz nie, raz, nie dwa dostawy w pierdol. Po prostu jest kobietą, która bardzo szybko się uczy. Levi Ackerman. I no, właśnie, nazwiska podobne, nie? Ale to też jest pewien wątek który jest nazywany najsilniejszym żołnierzem ludzkości. Armin, jeden z właśnie z przyjaciół Arena, który mimo że cieleśnie, nie może nie jest najsilniejszy, ale mózgiem sporo nadrabiał. Przez pierwsze trzy strony Erwin Smith, moim skromnym zdaniem, mój ulubiony bohater. Naprawdę świetny dowódca, który no, no właśnie, to, to też można dyskutować, ale suma sumarum. Jak dla mnie doskonała postać, nie? Doskonała postać i naprawdę wiedział, co chciał, wiedział, kto osiągnąć, ale też potrafił poświęcić, nie? Poświę poświęcić swoich żołnierzy w imię właśnie celu, nie? To, to, to też nie jest takie, no właśnie, to nie jest oczywiste, wszystko takie szare, nie? Ewentualnie Rainer Brown, e, e, ani Lohart i, i właśnie ten ostatni zawsze miał problem, Bertoltolt, tak to się chyba wymawia, to też jest bardzo ciekawa trójka. Wydaje mi się, że ci, którzy oglądali, doskonale wiedzą, a ci, którzy nie oglądali, naprawdę polecam. Kto jeszcze? Chociażby. Jean, też świetny. koni, czy chociażby Hangę. O, Hangę to w ogóle uwielbiałem. Także można wymieniać, można wymieniać tych bohaterów w kółko i każdy charakteryzuje się czymś innym, i każdy. No inaczej. Każdy widz znajdzie swojego ulubieńca. Być może ten ulubieńc zginie, być może nie. Nie. naprawdę radzę powstrzymać się od spoilerów obejrzeć sobie pierwsze dwa odcinki nie pierwsze dwa odcinki które są naprawdę bardzo takie spokojne aż do pewnego takiego ciach złapania nie i potem po prostu leci to leci konkretnie także Mam nadzieję, że zainteresowałem was Atakiem Tytanów. Ja osobiście żałuję, że już się skończyło. Niestety, no niestety, no na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Teraz będę musiał poszukać jakiegoś innego anime, które no zatka dziurę w moim serduszku, tutaj japońskim, nie? No, może nie japońskim, ale japońskiego anime, takiego fana, nie? To no, na pewno. No, tutaj część widzów polecia, polecała mi chociażby Demon Slayer'a, być może zacznę sobie oglądać, podobno też bardzo dobre. Zobaczymy, także pozdrawiam serdecznie. I cóż, to koniec. Trzymajcie się.